Siemaneczko z tej strony. Perka, perka. A już dzisiaj zniszczymy babci włosy. Powiem wam tak, babcia dosłownie tak jak i ja ma obsesję na punkcie włosów. Ja swoje zapuszczam od bardzo dawna. Mi tak powoli rosną. Ale prawda jest taka, że mam na ich punkcie bardzo dużą obsesję. Nie farbuję ich, tylko myję, odżywiam, nie obcinam, nic z nimi nie robię, więc rozumiem babcię w tym momencie. I co musimy oczywiście zrobić dzisiaj, to zniszczyć jej fryzurę, czyli musimy coś dodać do szamponu. Tradycyjnie szopa, benzyna, może benzyna, chociaż nie wydaje mi się. Raczej stawiałabym na jakiś, nie wiem, klej. Tak myślę, żeby jej skleić te włosy, albo dodać jej do szamponu jakąś szamponetkę, koloryzację, farbę, rozpuszczalnik, kwas, kto co woli, nie wiem. Ja pierwsze co, to chwyciłam benzynę. Benzyna zawsze w odcinku musi być. Gdzie jesteś, babci, teraz? Powiedz mi. Tell me. Gdzie jesteś, babcią? Nie wiadomo. Dobra. Czyli tak, na pewno... O! Jaka dziura. Ty, ja chcę tam wejść. Wiecie co? Za chwilkę zniszczymy babci włosy, ja chcę tam wejść, bo nie widziałam tej dziury wcześniej. Weźmy sobie jakąś... Opa! Weźmy sobie drabinę. Drabino. Nie ma tutaj. No to jest tam. Dobra, weźmy drabinę. O. I sprawdźmy, co jest tam w środku. Nie widziałam tej dziury wcześniej. O co tam chodzi? O. O. Nie tak. Halo, nie chciałam tak... Gdzie jest babcia? Gdzie ona jest? O Jezu, chyba gdzieś za mną już. O, jest okno. Okno życia, nara. O! Kolejna drabina. Zobaczcie, nie strasz mnie tak, ja chciałam tam sprawdzić, co jest tam na górze. Halo, nie rób mi tak, zawału dostanę. Co to za pułapka? Nie można tak robić. Teraz za karę dostaniesz w gonga, patrz. Jednego i... O, już jest, patrz, na dole jest. O nie, chodź tu, babcia. Ale ci zaraz tam. Nie zatrzymało, nie! Nie! Tym razem mnie przychytrzyło, babcia, nie! Nie pozwolę się następnym razem złapać. Ale czemu ta pułapka nie zadziałała? Ja chcę zobaczyć, co jest tam na górze. Chcę iść tam do dziury. Au! Au. Szybko. O. Drabino! Moja drabina! Nie mogę skoczyć i podnieść jednocześnie. Nie. Oh, szkoda, bo chciałam sprawdzić, co tam jest. No nic, no. Skupmy się na misji. Oj, benzyny nie wziąłam. Chciałam zobaczyć, co z benzyną. Co tu mamy? Nożyczki. Ale nie nożyczek. Klej. Klej można dodać do szamponu jak najbardziej. Coś jeszcze tutaj jest? Nie. Okej, babcia jest tam na dole. Babcia jest tam na dole, to chodźmy tutaj. Chyba tu była, tak? Łazienka, nie? Okej. O! A, tu jest jej szampon. Dobra, no to... Chyba misja będzie dosyć szybka, patrzcie. Klej? Tak? Klej? I. Ale ja chciałam jeszcze jej koloryzację zrobić. Nie da rady, no trudno. Time for a nice steam.
No i zobaczmy. O Jezu, takim szamponem skleję sobie włosy umyć. Jak wiedźma wygląda! Outfit na Halloween. Why does my hair feel so my beautiful hair is ruined. Przepraszam wam się, no taka misja była, no. Wybacz. Nie zapominajcie zostawić subskrypcji oraz łapeczek w górę. Wiecie co, z tamtą misją bardzo szybko poszło, więc zróbmy kolejną. Zobaczmy, co my tu mamy. Lubicie i tak oglądać Scary Teacher. Dobra, w misji tak. Sprawmy, żeby kurtka, którą ubierze, żeby... Po tym, jak on ją ubierze... Dobra, misja polega na tym, żeby do kurtki, którą jakby ubierze, dodać coś, co sprawi, że wywoła u niej swędzenie. Myślę, że najpierw trzeba przebadać szopę, co my tu mamy. A, benzyna. Benzyna na pewno. A, i co tutaj jest? Nie, tu już więcej nic nie ma. Teraz myślę, co jej można dosypać do tej kurtki albo dodać, żeby ją zaczęło swędzić. Ja wiem, że wełna jest chyba taka gryząca, jak się założy ją na gołe ciało. Albo skarpetki wełniane, one tak strasznie gryzą. Weźmy drabinkę. Nie wiem, nie przychodzi mi na razie nic do głowy. O, chodźmy tutaj. O, drabino. Ała. No i... Ja nie umiem przez te okna wchodzić. O. Tam jest kłódka, to nie wejdę normalnie. O Jezus Maria. To sobie weszło. To sobie weszło. Patrzcie, jak ona blisko jest. Szybko, szybko. Tu są kłódki, to nie przejdę. Babciu! A, ale chyba tam drabina będzie kolejna. Drabina moim ratunkiem. O, ona już daleko jest. O, to jest. Teraz byleby nie spaść. O! Ale skill. Pamiętacie, ona tu ostatnio się zacięła. To zobaczmy, czy znowu się zatnie. Się zacięła, ale... Na powietrzu. O nie, idzie tam bardzo. Dobra. Poszukajmy czegoś, co możemy dodać. Coś podejrzanie wyglądającego. To pułapeczka na pewno. O, w szafie może coś być. O. Teraz to trzeba szafę otwierać, bo nigdy nie wiadomo. Nigdy nie wiadomo, co będzie. Sala muzyczna. Okej. Klej? Weźmy klej, bo nie wiem. Patrzcie, no jak zwykle wyrzuciłam coś. O. Nie to chciałam podnieść. A nie mogę kleju podnieść? O, jest. Dobra, weźmy klej, bo nie wiem. Może się na coś przyda? Co to jest? Jakieś haki? Aha, to jest kurtki jej to są. Ja myślałam, że to jakieś haki przez ścianę wystają. Dobra. Nieważne. Szukamy dalej. Co tutaj leży? Fajerwerki. Nie, fajerwerki też nie potrzebujemy. Okej. Okay. Łazienka. Nie. O, 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 o. Co tu mamy? Na mrówki puder jakiś? Talk? I itching powder, więc tutaj mamy chyba w misji właśnie, żeby użyć czegoś, co wywoła u niej swędzenie, więc myślę, że to będzie dobra. No i mamy to właśnie, zanim ubierze kurtkę, to dodać, dosypać. No to bierzemy! Na co czekamy? O! Co ona robi? Z Ewą Chodakowską ćwiczy? Dobra, dodajemy. Do różowej, bo jej na pewno pasuje różowa. A co to jest? Ty, chyba czegoś nie zrobiliśmy, tak mi się wydaje.
wood looks rather nice. Dlaczego to jest? Chodźmy, sprawdzimy szybko. What is this feeling? Patrzcie, jak ją już swędzi po tej kurtce. Jak się drapie. No idź, idź wziąć prysznic. Tak, babcia, tak. O Jezu, nie patrzcie, babcia bez makijażu. Ty, ale... W jej łazience jest gejzer. W sensie Junkers, tak po polsku. O. Ale Helmofar sobie zrobiła z piany. O nie, nie patrzcie! Basia bez makijażu! Oh, yes. Much better now. Ojejaj. Dobra. Czegoś ewidentnie zapomnieliśmy zrobić, więc chodźmy szybko po ten proszek. Już nie wiem mniej więcej, gdzie jest. Ona brała tą kąpiel. Wydaje mi się, że coś trzeba z tą wodą jej zrobić. Ewidentnie. Tutaj to było? No tak. O. Dobra. Chodźmy do tej łazienki, co ona bierze zawsze kąpiel. I zobaczymy, co tam będzie. Bo tutaj są te wystające płaszcze jej. No dobra, sprawdźmy tutaj. Tutaj jest Newkers, więc... Mi się wydaje... A właśnie, wyłączmy. Nie, nie da rady wyłączyć. Trzeba znaleźć coś, żeby wyłączyć ten Junkers. Bo on idzie tutaj, nie? O, patrzcie. To trzeba tam w rurach coś zakręcić, żeby nie leciała ciepła woda. Zimny prysznic, babci, trzeba ogólnie zrobić. Chodźmy. Chodź, drabino. Wyruszamy w misję. Zakręcimy babci najpierw ciepłą wodę. Cyk. O, patrzcie. Tu idziemy jej teraz dosypać proszku na swędzenie pleców. Okej. Okay. Babcia na dworze jest, dobra. To idziemy od razu sypać. Chociaż... Obiad! Okej. Okay. I do różowej. Cyk. Okej, okay, jest. Uciekaj. Run. A można do szafy się schować? Nie. Nie można. Ona tu idzie już. To nie, to uciekamy, jak ona tutaj idzie. Ja nie lubię tak. Ah, brawo. Babciu, trzeba się myć. To nie będzie swędziało. No idź, idź, weź prysznic. No. Po tygodniu nie kąpania się, idź wziąć prysznic, to nie będzie swędziało. Plecy nie będą swędzieć. Głowa nie będzie swędzieć. Coś jeszcze nie będzie swędzieć. Boże. Babciu. Wiecie co? Ona bez makijażu to rzeczywiście taka scary jest. Ale w sumie ja też. Ja bez makijażu to też takie drugie Halloween mam o poranku. Oj, co za zimna woda? Zamiast wody śnieg leci. O nie. I jeszcze chora jest. No w tych czasach być chorym to nie polecam. Do lekarza się ciężko dostać. Nie. O Boże. Babcia, babcia. Perka, perka.